Ale najdziwniejsze pytania nie zadawały dzieci, którym no, należy wybaczyć, odpowiedzieć, ale dorośli. W rodzaju, czy ogień jest prawdziwy? No, bije żar. Ktoś dokłada do ognia, siedzimy tam, nie wiem, w parę osób, rozgrzewamy się, a tutaj pada takie pytanie, czy ogień jest prawdziwy. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Pana od Książek. Dzisiaj naszym gościem jest Igor Gurewicz. Cześć. Wymieniając jego wszystkie zasługi, działalności i tak dalej, to byśmy spędzili tutaj pół godziny, ale na stronie fajnie miałeś napisane Słowianin pracujący jako wiking. Był taki ten, więc... Tak, no bo Słowianin to kultura, do której się przyznaję, w której się urodziłem i wyrosłem, a wiking to wbrew temu, co w popularnym takim obiegu słowo to znaczy, to nie etnos, a zawód właśnie. Czyli pirat, awanturnik, a to mi bardzo blisko. No właśnie, ta słowiańskość jest Twoją pasją, zawodem i wszystkim, co, czym zajmujesz się w życiu, zrobiłeś z tego i też zawód, więc chyba cudowne pracować w ten. Ale skąd się to wziął? Bo jak ja zacząłem tak się zastanawiać, to w szkołach na różnych etapach, nikt nam o tej słowiańszczyźnie prawie nie mówi, może tam się pojawi na połowie lekcji coś o bóstwach i na tym się kończy, więc nawet nie ma momentu, żeby zaszczepić jakąś taką ciekawość tego świata. Wiesz co, to tak, ty jesteś panem od książek, ja zawsze chciałem być panem od Słowian. To znaczy, może nie zawsze, ale od jakiegoś tam ćwierć wieku. Ale książki dzisiaj nie widzimy, nie? Naturalnie, tak, tak, ale tych... Aha, tak, ale mówimy o wyborach życiowych. Natomiast tutaj jest jakaś tam moc archetypu, symbolu, który gdzieś się gdzieś pojawia i nawet nie wiemy, że on tą drobną kroplą skałę formuje, bo jak próbowałem sobie wielokrotnie, bo pytany o to byłem przecież, przypomnieć taki moment przełomowy, w którym zrozumiałem, że jestem Słowianinem, no to oczywiście jego albo nie było, albo nie jestem sobie w stanie go namierzyć. Natomiast jest cały szereg zdarzeń, który mnie doprowadził, albo spotkań, które mnie doprowadził tutaj, bo to będzie i figurka, którą tata przywiózł gdzieś tam z jakiejś delegacji, takiego przaśnego, perolskiego woja, w jakichś łapciach, ale starczą migdałową, z toporem przy pasie, z charakterystyczną fryzurką. I on był gipsowy, więc ja się nie mogłem nim bawić, stał na półce i na niego patrzyłem, słuchając na przykład po szkole powtórki z rozrywki w Trójce. I on tam nad radiem stał i na niego patrzyłem. Od dziecka z kolei dziadek i ojciec, no to w tej kulturze klasycznej, czyli mitologia Pardowskiego, to była jedna z moich ulubionych lektur obok Kubusia Puchatka, czytana przez tatę. Więc jakby to skierowało w ogóle na historię, tak? Te pierwotne rzeczy. Ta słowiańszczyzna nie była uświadomiona, chociaż wszelkie podania, wszelkie te takie papierowe zeszyciki, które w Szczecinie zresztą wychodziły, te madejowe łoże, tak dalej, one do mnie bardzo przemawiały. Ale chyba nie bardziej niż Grecja. A potem bardzo wcześnie, jeszcze przed pierwszym krzyżykiem na karku odkryłem metal. No a metal, no to śpiewa o mieczach, czaszkach, wcale niekoniecznie o szatanie. Był Conan, a więc te wszystkie takie drobne elementy poskładały się w końcu w taki obraz wojownika. A wojownik nałożył się na tą tożsamość słowiańską, którą, tak jak mówię, gdzieś tam ona się też formowała powolutku. No i tak się stało, ja nie planowałem być zawodowym wojownikiem, tylko po prostu robiłem to, co chciałem robić. Okazało się, że innym się to podoba, przyłączają się, okazało się, że jeszcze na to jest publiczność. No i tak, i tak już 20 lat. Dobra, a co to jest ta tożsamość Słowian? To jest wszystko, no przede wszystkim, jak sama nazwa Słowianin wskazuje, no to jest język, czyli sposób nasz porozumiewania się. Jesteśmy ludźmi słowa. A szczególnie w tak niezamożnym narodzie, jakim jest Polska, no to nie sztuki plastyczne są, powiedzmy, tym takim rzeczą, przez którą się wypowiadamy, a właśnie przez język. I tutaj się kryją te nasze różne tajniki, dlatego też nasza kultura jest tak trudno przekładalna na świat zewnętrzny, dlatego ona jest może ciekawa dla tych, którzy ciekawią się taką autentyczną kulturą, głęboką. Ale i, nie powiem prostą, tradycyjną, o. Szczerą może. Szczerą, o, to będzie lepsze słowo, szczerą. Więc to przede wszystkim jest to, w jaki sposób my myślimy. Bo wbrew pozorom, ja słyszałem lata oszołom, to ten oszołom od Słowian. Dla mnie ktoś wypowiadający te słowa,
jakby czegoś tam nie przemyślał jeszcze i czegoś tam do czegoś nie zajrzał. To jest zazdrości. Nieuświadomionej w każdym razie. Dlatego, że to nie jest tak, że ja próbuję się cofnąć w czasie. Powtarzam zawsze dwa przykłady. No przecież trener karate, stojąc w kolejce do kasy, musi mieć kimono, żeby być trenerem karate? Nie, on jest tam człowiekiem w XXI wieku, kupuje sobie mleko, nadal pozostaje trenerem karate. Czyż no dzisiaj mamy tą tulię wspaniałą, która nam wykwitła i zagraniczne sceny ma podbić. Czy dziewczyny, nie mając na sobie, czy w ogóle jakikolwiek zespół folklorystyczny, nie mając na sobie strojów ludowych czy stylizowanych, przestają być wykonawcami folklorystycznymi? No nie przestają. Bo nakładają swoje tam współczesne sukienki, spodnie, dżinsy, idą na rower i odwiedzają rodzinę. No i tak samo jest z tym suweninem. No, strój zewnętrzny jest takim, też kiedyś ukułem takie sobie porównanie, takim interfejsem, dzięki któremu ja z jednej strony kontaktuję się z tą kulturą w sposób namacalny i to wtedy przechodzi gdzieś te głębsze pokłady, a z drugiej strony jestem łatwiej czytelny dla odbiorcy, no bo jak no, tak ubrany sobie facio będzie gadał coś o Słowianach, no to okej, okay, no kolejny tam facet z zacięciem belferskim. Natomiast jeśli to będzie mówił ktoś w stroju, no to z natury rzeczy staje się autentyczny, jeszcze wpisany w kontekst, ale jak jeszcze jest wokół niego banda innych ludzi ubranych, nie przebranych i jeszcze jakieś tam obozowisko czy chata, no to już w ogóle wiemy, o czym mówimy, tak? Przekaz po prostu jest czytelniejszy. No jak się zaczęło to twoje działanie? Znaczy, czytałem, że na studiach jeszcze założyłeś grupę odtwórczą, tak? I to tak. To był ten początek. Tak. No i wtedy pewnie było gorzej z dostępem do różnych rzeczy. No, bo dzisiaj dzięki internetowi to tam pewnie można gdzieś na końcu Polski coś wyhaczyć. Na końcu Polski sprzęt się z Indii zamawia. To się narodziło ze wstydu. Ze wstydu. Z przekonania, że kultura słowiańska może być niezwykle atrakcyjna i ze wstydu na to, że nie potrafimy jej pokazać. Na Wolinie był festiwal wtedy wyłącznie wikingów i ściągali chłopaków z Danii, z Anglii, Phila, nieżyjącego już mojego później wspaniałego przyjaciela. Z jego jom z wikingami, do których też już od lat wielu należy. No i oni prezentowali tą kulturę skandynawską. Na poziomie dla nas wówczas w ogóle niewyobrażalnym. No i była publiczność w tej warstwie młodzieżowej, to głównie metalowcy, więc tam czarno było. No tak jak mówiłem, te miecze fascynowały. W pewnym momencie przyjechali chłopaki tam z innych miast, ubrani jako Słowianie. Chcieli pokazać tym Skandynawom, że tutaj też są gospodarze, słowiańscy wojownicy, no ale to było skrzyżowanie Torgala i Kajko i Kokosza. I tak popatrzyłem na tych, popatrzyłem na tamtych. Mówię, chyba trzeba to zrobić tak, jak tamci, ale treść to, co oni. No i zakopałem się w książkach, pierwsze kroki do biblioteki Muzeum Narodowego u nas w Szczecinie. Włącznie z jakimiś niepublikowanymi pracami magisterskimi, jakaś typologia sprzącze, jakieś cmentarzyska z Cedyni, rzeczy w ogóle, no, tym się nikt pewnie poza autorem i promotorem nigdy do tego nie zajrzał. A ja chciałem po prostu zrobić tak na poziomie i to właśnie przy właściwie zerowych środkach materialnych, bo raz, że nie było tych wytwórców, którzy potrafili to zrobić, więc rzeczy, no pierwszy topór wykułem za pomocą tak zwanego flexa z jak największej siekiery, którą udało mi się kupić, ale kształt musiał być typ piąty według Nadolskiego, czyli z brodą o odpowiednio kształtowanym obuchu. No oczywiście, no technologicznie to była nadal wycięta siekiera, ale buty trzeba było szyć samemu, namiot wykombinować samemu, jak to w ogóle wygląda. No stroje to, jak to zawsze mówię, to dzisiaj tak jest, żony, jak to było, żony, matki i kochanki szyją, wyszywają. No a dzisiaj to jest supermarket, no. Słowianie weszli do... Taki trochę jestem niekonsekwentny, bo nie wiem, czego chcę. Z jednej strony zależało mi na popularyzacji tej kultury słowiańskiej, a teraz czasami mi się wydaje, że jest to... No ale jak wszystko nabiera szerokiego... To Gasset chyba pisał, tak? Że im, jak kultura się rozlewa po większym zasięgu, no to się spłyca ten poziom wody. No tak, ale wydaje mi się właśnie, że twoją rolą, nawet gdy to staje się popularne,
będzie uświadamianie, co to tak naprawdę znaczy. Dlatego powiedziałem, że trochę nie wiem, czego chcę, że taki jestem tutaj chwiejny, bo czasami to drażni, że ci Słowianie już momentami to wyskakują faktycznie z każdej lodówki, a z drugiej strony przecież tego właśnie chciałem. I jest duża łatwość w pozyskaniu. Mam sam paru kumpli, którzy od lat żyją z tego, że mają sklepy internetowe z wyposażeniem dla Słowian i Wikingów. Ludzie po prostu... No to co się zmieniło, nie wiem, w naszej mentalności czy coś, że przez te 15 lat zahaczyło? Ja byłem kiedyś u ciebie w sobotę po książkę u was w domu i po prostu tam była zbieranina ludzi, otwartość taka, po prostu tak cudownie to wyglądało. O, to miło. No bo tak jest, bo... Więc ci ludzie zaczęli się zrzeszać jakoś, czy wy gdzieś tam zaczęliście się łączyć? To się zaczęło dosłownie od kilkudziesięciu ludzi w skali kraju, w drugiej połowie lat 90. No i tak, no najpierw było nas tam, nie wiem, tutaj pięcioro, pierwsze jakieś treningi, przyszli kolejni. To też miało oczywiście podłoże duchowe, tak? Bo to też było związane z tą duchową stroną Słowiańszczyzny. No ludzie szukają. Ludzie szukają. Pytania na to, kim jestem, przecież jest jednym z najczęściej chyba zadawanych pytań przez człowieka. Przynajmniej miejmy nadzieję. Człowieka przez duże C. Ale motywacje bywają różne. Bo z natury rzeczy to się wykonuje najlepiej w grupie. Oczywiście mogę sobie odciąć się od wszystkich, robić doskonałe rekonstrukcje historyczne stroju, no ale będę ruchomym manekinem, niczym więcej. Natomiast żeby ta kultura żyła, no to ona musi być grupowa. Jedni przychodzą po to, aby celebrować właśnie tą grupowość. Inni celebrują, szczególnie mężczyźni. No teraz to myśmy się tak z wiekiem posunęli jak na wojowników, tam moja grupa. Tak, na 20-lecie w zeszłym roku sekretarz zrobił podliczenie i tam 39,4 to jest średni wiek aktywnego wojownika, więc to właściwie wszyscy w wieku pułkowników, a mamy i ludzi w wieku generałów i marszałków. Ale chcą po prostu tej walki, tej adrenaliny, tej konkurencji, ale właśnie zdrowej, tak? Czyli no po prostu no walki, no, tłuc się na te miecze i topory. Inni właśnie poszukują swojej samej tożsamości, tej słowiańskiej. Dla jeszcze innych jest to po prostu bunt przeciwko światu, ale to powiedzmy, że w dawniejszych latach, no bo teraz się przyłączają raczej ludzie już uformowani po 30, po 40, więc tutaj trudno mówić już o buncie. W tej chwili raczej jest tak, że na części od panów się zaczyna, chociaż czasami też od pań. Lądują potem stadnie i w końcu cała rodzina. Tak, to jest chyba najfajniejsze w tym wszystkim. Tak. Że to ale, jest... ale najpierw ktoś. Rzadko jest para. Chyba jedną taki przypadek. Pamiętam, że małżeństwo przyszło i oni chcą. Na szczęście dziewczyna wciąga męża, a najczęściej mąż żonę. I zgubiłem wątek w tej wielopłaszczyznowej tej pogawędce. Aha, motywacje, tak? Facet się poświęcał całe życie pracy, doszedł do jakiegoś takiego poziomu po 30 czy po 40, że to wszystko jest stabilne, działa i nie musi już się może tak bardzo zażynać. I orientuje się, że przecież jeszcze jestem ja i moje fascynacje, które są, najczęściej to jest ta sama historia. 15 lat temu chciałem się do was przyłączyć, ale musiałem wyjechać, ale było tyle pracy, ale obowiązki rodzinne nie pozwoliły. A teraz jako taki już osiadły, trochę pan na włościach, mam czas dla siebie i pokazać dzieciom. To jest też częsta motywacja, że chcą w tej dobie treningu kciuków pokazać coś więcej. A czasami to więcej to jest to mniej. Czyli nie jakieś bardzo skomplikowane struktury, ale zabawa za pomocą patyków. Znowu ten kuś pochatek, ten mi się patysie. Nie, ale myślę o tym, że będąc na obozie, no, że tak powiem, broń kombinowana, tak? Czyli miecze z patyka, czyli robienie jakichś tam zasieków z piasku. To jest w ogóle przerażające to, co ja mówię, ale rzeczy najprostsze okazują się najbardziej odkrywczymi. Wierzcie lub nie, ale no to już będzie z kilkanaście lat temu i to się powtarza. Na biskupinie siedzimy na takim to się nazywa festyn archeologiczny. Trwa on 9 dni, 2 weekendy i tydzień po środku. Dla szkół. Ale najdziwniejsze pytania nie zadawały dzieci, którym no, należy wybaczyć, odpowiedzieć, ale dorośli. W rodzaju, czy ogień jest prawdziwy? No, bije żar. Ktoś dokłada do ognia, siedzimy tam, nie wiem, w parę osób.
rozgrzewamy się, a tutaj pada takie pytanie, czy on nie sprawdził. No bo nie widział, zawsze LEDowe były. No, te... no ale to było 15 lat temu, też LEDów nie było, nie? To, no ale teraz, gdy pyta dziecko, no to ja, biedne dziecko z centrum wielkiego miasta, to bym zrozumiał, ale no to pyta rodzic i potem jak mówi tak, ktoś odpowiada z niedowierzaniem, że no, to potem widzisz, to jest ognisko. Ojciec ci pokaże. Ja wtedy nie wiem, czy pogłaskać, że biedne dziecko, czy wziąć na jakiś wykład, czy pokazać, jak się rozpala. No i to takie rzeczy czasami ludzie szukają, najprostszych. No dobra, ale co się zmieniło, że no nie wiem, był ten Wolin, a teraz na Pomorzu Zachodnim można wszędzie znaleźć jakąś imprezę. Ach, no to ja mam teorię, że tutaj najpóźniej chrześcijaństwo wprowadzono, no przecież te dwie misje Ottona z Bambergu 1124-28, to prawie 200 lat po przyjęciu chrzcie Mieszka I, więc to ja sobie ukułem taką teorię, że to zostało w ziemi i nam to oddaje teraz. Że to jeszcze świeże. Dlatego tak, świeże, no w sumie tak jak na Litwie. Coś w tym jest, dlatego przecież no wiadomo, kiedy Litwa ochrzczona, a Gediminas nadal jest jednym z głównych bohaterów, a przecież on to na bakier. No a na Litwie ten cały ruch nawet religii bałtyjskiej jest uznany jako tradycyjna religia Bałtów, nie jako nowy ruch religijny. Tam Kryjwe, czyli naczelnik tego już nieżyjący zresztą, Jonas Rinkunas, od marszałka, no, przewodniczącego ichniego sejmasu otrzymał taką Kryjwulę, czyli taką laskę oznaczającą władzę duchową nad Bałtami. Więc najpóźniej, rzeczywiście setki lat po Polsce, no i tam to ma właściwy status państwowy. W ogóle to też jest fenomenalne, żeby tak międzynarodowo się... Tak, to jest rzecz... Myśmy byli w Unii Europejskiej, zanim dołączyła reszta struktury naszej państwowej. To znaczy, no wiadomo, że trochę się postało na tej granicy, ale tam nie odczuwałem jakiegoś zamknięcia. I świetnie. My w ogóle należymy do Jomsborga, to jest największa na świecie organizacja zrzeszająca wikingów współczesnych, różnych etnosów i narodowości i różnych języków. Zresztą dowodzę nawet największą częścią tego, bo na takie części jesteśmy podzieleni. No i to jest nas ponad 1000 osób na 4 kontynentach, więc jakby ten kontakt, to nie jest tak, że my się odwiedzamy na Wolinie i tam wtedy udajemy, że jesteśmy przyjaciółmi. Nie, ten kontakt jest właśnie no, codzienny i nie tylko za pomocą popularnych portali społecznościowych, ale też normalnie telefonicznie, bo sprawy się ustala, bo sprawy się wysyła, bo się gada, że słuchaj, ale mnie wkurzę. Gdzieś tam dzwoni kolej z Londynu czy z jakiegoś tam innego Teksasu i tam jest jakaś wymiana, nie? No bo mimo wszelkich różnic, że tak powiem, pochodzenia, okazuje się, że potem ta fascynacja i ten świat, który, bo to jest równoległe społeczeństwo. Z przyjaźniami, nienawiściami, z miłościami, z interesami, z polityką, niestety, w tym wypadku. Więc wewnątrz tego społeczeństwa czasami więcej mnie łączy z podobnym fascynatem mieszkającym za Miedzą albo mieszkającym tysiące kilometrów ode mnie, no niż tam z przypadkowym człowiekiem na ulicy, nie? No, w tym chyba najważniejsza jest pasja i to jest coś, co... No oczywiście. Nie będę wykazywał się zrozumieniem dla ludzkości i nie powiem, że każda pasja jest równa, bo nadal uważam, że tutaj, że pasje jakby z tego poziomu zaangażowania powodują to, że rzeczywiście my oddziałujemy na samych siebie, mówię o takim przeżywaniu, na bardzo różnych płaszczyznach. Bo tak jak mówiłem, no mogę zrobić ten strój indywidualnie w domu, nawet z żoną i go mieć, ale u nas dochodzi ten jeszcze właśnie walor społeczny. I nie mówię o edukowaniu społeczeństwa, tylko o tym, co się między nami dzieje w dużej strukturze. Mówię o tych dzieciach. No i... Jasne, jak państwo są, nie wiem, na zamku podczas imprezy, państwo zobaczą, że to nie tylko panowie się bawią mieczami, tylko to jest to wszystko. Całe, tak, to, z żonami, z tymi dziećmi, które cudownie wyglądają w tych strojach. A najwięcej się dzieje pod tą, ta Góra Lodowa, to państwo widzą, a reszta się dzieje tam pod tą powierzchnią. Kotłuje się wszystko, nie? Życie, po prostu życie. Na co dzień. A propos tej międzynarodowości, to przyjdziemy do książek, żeby nie było, że bez książek. Strach pomyśleć, co tam może być, proszę państwa, ale... trochę Pulp Fiction, nie? Jasność powinna uderzyć. No, przy okazji później powstało wydawnictwo i zacząłeś wydawać mnóstwo książek o Słowianach. Więc są też komiksy, więc w ogóle na różnych płaszczyznach. Tomik poezji. Tak, różne książki, które gdzieś tam to promują i też mają swoje wydania obcojęzyczne. Tak.
Zaczęło się od tego, że nagle stwierdziłem, że było odczuł. No właśnie, to jest kwestia. No teraz jest internet. Nie wiem, czy wtedy też był, powiedzmy w 2007 roku, ale nie było może Pinterestów, nie było takich łatwych źródeł pozyskania informacji. Przede wszystkim nie było tyle materiału tego, który nas interesuje. Zorientowałem się, że ja byłem zakopany w tych książkach. Bibliotekę buduję no, tam już w tej chwili kilkudziesięciu lat, ona jest no, w tej tematyce dość zasobna. Ale zorientowałem się, że ludzie pytają, szukają, bo nie każdy ma czas, nie wiem, możliwości dotarcia do tych źródeł, a dla mnie to przecież jest oczywiste, no, to napisał ten i ten, masz w tym i tym tomie jakiegoś tam, nie wiem, MZP czy tam czegokolwiek. No ale to ja po prostu, no wykonując ten zawód, miałem na to czas, a inni niekoniecznie. Postanowiłem im pomóc i wykombinowałem taki katalog zdobnictwa. Zdobnictwo przedniego średniowiecza. Się to nazywa i Viking and Slavic Ornamental Design. Po angielsku się to nazywa. Wydałem ten polski, najpierw tomik. W sumie nieduża książeczka, kolega Marek Piłaszewicz zrobił te rysunki, ja zrobiłem wybór, on zrobił rysunki, dyskutowaliśmy o rekonstrukcji, bo to czasami są uszkodzone elementy, poza tym występują na zabytkach trójwymiarowych, a my musimy to na 2D spłaszczyć do grafiki. I potem opisy, no i zrobiłem to w języku polskim, gdzieś tam zawiozłem na jakiś Mozgat, czy gdzieś na jakieś festiwale zagraniczne i to mi rozszarpali kompletnie. No i dlaczego, Igor, tego nie zrobiłeś po angielsku? Mówię, no dobra, to robię po angielsku. No i tak się zaczęło i wydałem drugą, trzecią, potem mówię, no dla syna mojego napisałem książkę Borek i Bogowie Słowian, bo też właśnie, spotykając się na dziesiątkach, setkach imprez z tysiącami publiczności, ludźmi, z tysiącami osób, zawsze to samo, a skąd informacje, nic nie wiadomo, a przypominam, że mówimy powiedzmy o połowie lat dziesiątych. No to coś im napiszę, bo właśnie, bo w szkole, tak jak wspomniałeś, jest pół strony gdzieś tam wciśnięte przed początkami Polski, na tym więcej nic nie wiadomo. A przecież mówię, przecież wiadomo, dużo wiadomo. Można domniemywać, można dyskutować jak w szczegółach, ale ogólny kosmos, wizja tego wszechświata, główni bogowie, główne obrzędy, miejsca, gdzie to się odbywało, to wszystko jest. No i właśnie wysłałem tego mojego Borka małego w podróż, w przeszłość, no i on opowiada tam, spotyka. Potem pojawił się kolejny kolega archeolog o toporach, no i tak no nie będziemy wszystkich po kolei tytułów. A możesz pokazać się Borka? No, zacząłem wydawać innych też ludzi, nie tylko siebie. No tak, no i ten Borek to jest ten pierwszy. Borek to chyba miał tyle wznowień. No, że... Ja sam wydałem chyba 5 wydań. To jest takie wydanie, nie, to się mogę chwalić. To jest wydanie pierwsze. To jest kolejne wydanie. Zrobiliśmy tłumaczenie na język angielski. W międzyczasie wydawnictwo Mandriwiec na Ukrainie wydało, fajnie potem wysyłali mi ludzie gdzieś tam z Kijowa zdjęcia z takich ichnich sieciowych księgarni ze zdjęciem, o, Igor patrz, nie? Z 2012 roku, Borek i Bogi Slawian, a teraz weszliśmy we współpracę z takim amerykańskim wydawnictwem Winged Hussars, czyli no, husaria, i generalnie będą w Stanach, znaczy już wydają w Stanach, po kolei wszystkie nasze tytuły i to jest pierwsze jeszcze w takim właśnie formie paperback dla amerykańskiej publiczności, co nas potwornie cieszy. Co tam jeszcze mam? Ja wziąłem tylko swoje autorskie, bo jasne. Inaczej musiałbym przynieść jakieś kartony, nie? Popularyzacja, czyli o, Poznaj Słowian, taki album, bo rzeczywiście był potężny brak tej informacji na gruncie podstawowym. No, naukowców nie muszę edukować, oni są od tego, żeby edukowali. No, ale mało kto sięga po naukowców. No, właśnie, jest... moją rolą jest po prostu pas transmisyjny. Ja biorę to, co oni ustalają. Czasami koryguję, bo widzę na przykład tam dwóch się profesorów wirtualnymi czasami wymienia. Widzę, że jak się zrobi dwa kroki do tyłu, to niekoniecznie jest powód do nie są to sprzeczne informacje. No i takie rzeczy pokazujące w plastycznej formie, już akurat tu, na podstawie rekonstrukcji, czyli jeszcze dodatkowo taki katalog od twórców polskich, niemieckich, białoruskich, którzy nam tutaj pięknie zagrali zdjęcia Jacka Gajaka. Jeździliśmy chyba rok po różnych miejscach i aranżowaliśmy sytuację. No właśnie, żeby zobaczyć w ogóle, jak wyglądały dzieci, co one robiły, czy były zabawki, no przecież były. Czy oni się myli, no przecież się myli. Myślę, że czasami częściej niż niektórzy dzisiaj. Niż niektórzy w tramwaju dzisiaj. No, ja te miecze, tak, zaczęły się, pamiętam jak uczyłem się do matury, to leżał po jednej stronie kot,
po drugiej stronie miecz. Na 18 sobie zażyczyłem pierwszy miecz. Taki był sklep na antykwariat na Krzywoustego. Na ulicy Krzywoustego, na antykwariat Sławetnej, tam mieli miecze. I właśnie na 18 urodziny, w dzień 18 urodzin, nieopodal miałem ogólniak, wyskoczyłem z tej na przerwie z pieniędzmi od rodziców i wkroczyłem do szkoły z mieczem. Pani Bożna nie wiedziała, czy ma mnie, to jeszcze było, wiecie, przed domofonami i tam kamerami w szkole, ale pani Bożna jako Cerber obiło się o dyrektora. Mówi, to mój prezent na urodziny, nie oddam. No i tam, ale gdzieś go musiałem chyba zmagazynować, jeśli dobrze pamiętam, bo to 18 to była, no już dawno. No i te miecze mi zostały. Przez lata przygotowywałem taką wystawę Miecze Europy. Uzyskałem dofinansowanie zachodniopomorskiego RPO. I w 2000, to lata pracy było. W 2012 miała ona premierę tutaj u nas w Muzeum, Muzeum Komunikacji i Techniki w Szczecinie. Potem ona po Polsce sobie jeździ. I na kanwie tejże wystawy rozbudowałem opisy i powstał album Miecze Europy, wydany razem z Belloną. On już jest chyba niedostępny. W 2015 roku i to jest z kolei moja właśnie fascynacja mieczami. Tutaj utyskuję między innymi, to też jest takie trochę wyjaśniające naszą postawę. Ja bardzo nie lubię, to o tym piszę we wstępie i na różnych kolejnych wernisażach tej wystawy. Ja mówiłem, że w okresie pacholęcym ta symbolika, gdzieś tam archetypy swoją sieć wewnątrz tkały, ale to nie znaczy, że ja nie dorosłem. Ja nie lubię takiego opowiadania, że to oni sobie przedłużają dzieciństwo i tam przebierają się, bo mieczykami chcą się bawić. To się pytam, co jest dziecięcego, znaczy to retoryczne pytanie stawiam, co jest dziecięcego w walce za pomocą śmiertelnie groźnej broni, jaką jest miecz czy włócznia? No niewiele. To raczej jest odwrotnie, że w małym chłopcu rodzi się mężczyzna, to też taki też przeprowadzałem wielokrotnie. Teraz jest trochę inaczej. Może te kurczaki faktycznie coś mają w sobie, ale jak dawniej dawałem chłopakowi do ręki kij, albo brał w jakimś tam sklepie wielkopowierzchniowym z narzędziami ogrodniczymi toporzysko czy jakieś tam inne stylisko od siekiery, to chłopak od razu rozstawiał nogi i zaczynał to wymachiwać w miarę poprawnie. Natychmiast to przerabiał na broń. Nie będę strzelał procentowo, ale no, naprawdę większość. To jest tak, że w małym chłopaku się rodzi coś innego. Jedni to zarzucają, a inni tego nie zarzucają. Tak. No, miecz jest bardzo poważną sprawą i przede wszystkim jest ogromnym symbolem kulturowym. Tak właśnie spinam Europę, przez którą jak strzała leciały idee nie tylko formy i technologii tego miecza, ale też treści symbolicznej. I do dzisiaj ten miecz funkcjonuje, nie tylko w wojskowości. Przecież po mieczu dziedziczymy, znaczy po mieczu, tak? Czyli przez ojca. Szczeciński mocno akcent, Konunga Hela Comics, o wyprawie zapomnianej kompletnie. Ja zupełnie jej nie znałem, dopóki nie przeczytałem komiksu. No właśnie, a właściwie ja to mówiłem, że tego nie napisałem, a zredagowałem, bo napisał to Snorri Sturlason w XIII wieku na Islandii, który miał informacje z pierwszej ręki o tym, jak książę Racibor, dlatego mój najmłodszy z synów ma na imię Racibor, i urodził się w 880. rocznicę prawie, że wydarzeń, to znaczy datą roczną. Wyprawił się tutaj gdzieś ze Szczecina, najprawdopodobniej do dzisiejszego Göteborga i tam złupił, zniszczył, pozyskał, chciał pozyskać relikwie i tutaj wrócić. Wspaniała organizacja. To nie cieszymy się tymi tam mordami wszystkimi, no bo to wojna, to wojna. To ona się nie różni na przestrzeni, efektem swoim na przestrzeni wieków, ale zaawansowaniem organizacji tu społecznej, która była na Pomorzu. A było to w zasadzie niezależne państwo. I o tym kompletnie nie pamiętam. Kiedyś w Fokusie puściłem artykuł o tym, chyba w 2005 roku, i potem niedawno jakaś książka pierwsza wyszła w ogóle. Nie było wcześniej. Kolejny akcent szczeciński. O, tu. Przygotowane tu z miastem przygotowane na kolejną rocznicę polskiego Szczecina. I tutaj profesor Kozłowski mi dawał swój tekst i wspomnienie pionierów, takie rzeczy, nawet niepublikowane dokumenty, to myśmy rozdawali podczas imprez, podczas rekonstrukcji historycznych, które inscenizacji, o tak, nie lubię tego, rekonstrukcji. Tutaj rozdwojenie jaźni, czyli właściwie to najwięcej to zdjęcie mówi o mnie. Trochę tutaj, trochę tam. Mieczem pisane, taki zbiór reportaży z historii. Jestem sobie gdzieś, na przykład na Islandii,
opowiadam o tym, a na festiwalu mówię, jak ten festiwal wygląda, a przy okazji opowiadam, jak ci Wikingowie zasiedlili tą Islandię i czy byli tam Słowianie. Albo na biskupinie sobie jestem, walczę jako barbarzyńca z Germanami, a ktoś tam układa drogę i opowiadam o tej drodze, jak to Rzymianie budowali, mieli technologię dróg. Takie rzeczy. Jeszcze jeden, tu byłem współautorem, pomysłodawcą i współautorem mniejszościowym uzbrojenia drugowojennego na Wale Pomorskim, czyli też taki regionalny akcent w wydawnictwie, na podstawie też prac wielu odtwórców historycznych, bardzo wiele oryginalnych mundurów, broni z kolekcji muzealnych. Fajna rzecz. No i ten mój zestaw, pierwsza czerwona książeczka bez skojarzeń, proszę. Ale do dzisiaj to żona moja się śmieje, że do dzisiaj ludzie gdzieś podchodzą do namiotu naszego i pytają, czy jest czerwona książka. No czerwonej książki nie ma od kilkunastu już lat, bo czerwona książka stała się zieloną i dorobiła się rodzeństwa żółtego, pomarańczowego, niebieskiego w języku angielskim, niemieckim i tak dalej. No to jest właśnie ten katalog, od którego wszystko się zaczęło. Sam mam chyba ze dwie sztuki, więc to biały kruk już w tej chwili zupełnie. No i tak to się toczy. To cieszy, bo to wiadomo, że opisy do tych rzeczy robię z naszej, tutejszej perspektywy. W pierwszym tomie jest jak najwięcej Słowian, jak najwięcej Pomorza. I te rzeczy sprzedają się na kilku kontynentach. Kolejno pokolenie odtwórców, tatuażystów, designerów, tam jakichś web designerów, kogo jeszcze, kupują te... Trochę jest to taki koncept postmodernistyczny, bo ja tak naprawdę wyrywam z kontekstu tę ornamentykę. Tam, gdzie się da, mówię o jej pierwotnym znaczeniu symbolicznym, ale jest to przenoszone właśnie do wyrwania z kontekstu i zrobienia z tego coś nowego. Od drzwi, albo jakieś tam ramki na stronie internetowej, albo po prostu tatuażu na udzie. No i to ludzie robią. No. I dziękują, to jest świetne, bo tak naprawdę obrazki mają jednak kulturę obrazkową. Rzeczywiście wróciliśmy do niej, bo te obrazki na ludziach robią największe wrażenie. Ja celowo tak trochę trywializuję, mówiąc o tych obrazkach. Bo to po prostu przemawia. I tego ludzie szukają na różnych szerokościach geograficznych dzisiaj. Często spotykasz się z zarzutami, albo nie wiem, nawet w ogóle może jakimiś obelgami. Czy raz, że pamiętam na przykład dyskusję o inscenizacjach, w tym sensie, że konserwatywni historycy uważają to za tak powierzchowne, że w zasadzie nie powinno istnieć. A z drugiej strony, nie wiem, jacyś konserwatywni katolicy mogą was uważać za szatańskich pogan, którzy... Pogan tak, szatańskich to nie wiem dlaczego, ale... Bo katolicy ja mówią wiem, tak, ja skracać tą ścieżkę, nie? To znaczy, oczywiście, że kontrowersji było mnóstwo. Kontrowersji było mnóstwo, ja tam obelg, wyzwisk, niesłusznych oskarżeń, to tam dorobiłem się tyle, że krokodyla skóra na mnie wyrosła. Ale tak, do niektórych wątków tej krytyki sam się przyłączam. Po raz tej dyskusji, o której wspomniałeś w Promedii, sam wrzucałem kamyki do odtwórstwa, bo ja po pierwsze to nie lubię słowa rekonstrukcja. My nic nie rekonstruujemy poza przedmiotem. Rekonstruujemy przedmiot. Nóż. Miecz rzadziej, bo trudniej i drożej. Strój, ale nie wydarzenie. Wydarzenie my inscenizujemy. Całość rzeczy, którą my robimy, to odtwórstwo z częściowym tym naciskiem też na twórstwo. Ja wiem, że w rekonstrukcji też jest, tam też ma podobny, ale jednak chyba w naszym języku ta rekonstrukcja się kojarzy, ma taki mocniejszy walor. Bo dla mnie było bez sensu. Jak zająłem się XX wiekiem, no to oczywiście tutaj XX wiek już niesie ze sobą cały bagaż polityczny. Ja próbowałem tego uniknąć, ale się nie dało. Przyklejali się, dorabiali ideologię mi, sobie. Ale starałem się zawsze wiązać tę dwudziestowieczną działalność z konkretną historią Szczecina albo regionu. No więc dlatego Wał Pomorski. Jak 11 listopada, no to powiązałem go w jakiś sposób cudowny z generałem Hallerem, za ślubinami z morzem. No wiadomo, Szczecin, morskie miasto, a w każdym razie portowe na pewno. I generał Haller, wspominając swoje zaślubiny z morzem w Pucku z 1920 roku,
jakimś wywiadzie radiowym chyba z 60 roku, czyli tuż przed śmiercią jakoś musiało to być. I to on jest na YouTubie. Ten głos mówi, że rybacy tam chcieli te pierścionki wyłowić, znaczy ten pierścień wyłowić. On powiedział, nie bójcie się, będziemy go mieli w Szczecinie. To takie było prorocze, nie? No i ten Szczecin nam tutaj zagrał. Natomiast robienie jakiegoś odbijania więźniów gdzieś z Podlasia, z jakichś kazamatów ubeckich, albo Powstanie Warszawskie w Szczecinie, jakby nie widzę, ja nie mówię o pamięci, nie mówię o oficjalnych obchodach, mówię o rekonstrukcji. No dla mnie to jest nieporozumienie. Albo fascynacja czysta, pomijając kontekst historyczny, fascynacja tylko mundurem. No jednak ja czasami opowiadamy historyjki, a czasami próbujemy też opowiedzieć historię. Czasami nawet historię przez wielkie H, jeśli jest czas i odpowiednia publiczność. No ale trudno jest się jarać tylko i wyłącznie naszywką danej formacji, na przykład niechlubnej, żeby nie nazywać. I epatować wspaniałością siły ognia danego pułku, jeśli gubi się w tej narracji cel, dla którego oni walczyli, co oni tam wyprawiali i tak dalej, nie? Oczywiście każdy może zarzucić, że przecież Słowianie też mordowali. No jasne, ale niech ktoś mi powie, czy zna kogoś, kto to pamięta. Natomiast z tym tematy dwudziestowieczne mają inny ciężar. Wspomnieniowy. Czyli ja taki trochę jestem wredny, ten odtwórca, bo znowu nie wiem, czego chcę, bo z jednej strony odtwarzam te wydarzenia, też jakoś tam inicjuję albo biorę w nich udział. A niektóre jestem gotowy przyłączyć się do krytyki, jeśli są one źle zrobione. No to chyba dobrze, to chyba tak powinno być, jeżeli poddajemy coś. Zobaczymy, jakie będą wpisy środowiskowe. Czy mamy na Pomorzu Zachodnim jakąś taką historię, nie wiem, sprzed Ottona? Ja dobrze znam tą wyprawę Ottona, ale tylko dlatego, że uczyłem się w szkole bodajże na ulicy Ottona, więc gdzieś tam nas tego uczono, a wydaje mi się, że nie wszystkich tego uczą, którą powinniśmy znać po prostu. No naturalnie, tutaj oczywiście w sukurs przychodzi archeologia, ale są też, no poza żywotami, bo mówimy o świętym Ottonie z Bambergu, tak? To poza trzema żywotami Ottona jest kilka innych źródeł, które opisują wtedy, no może nie Szczecin, a Wolin i inne miasta bliżej linii brzegowej. No, a w ogóle ja jakby ten region Słowiańszczyzny północno-zachodniej rozpatruję, tak jak powinien być rozpatrywany, czyli aż do Łaby, ten konglomerat plemion. Pomorze to jest nazwa zewnętrzna, tak? Oni tak się nie określali jako Pomorzanie. Szczecin prawdopodobnie należał do Wkrzan, o tym mówi Układ Grodów. Szczecin jest po lewej stronie Odry i on wiąże się z Wkrzanami, którzy przejściowo należeli, czy związali się ze Związkiem Wieleckim. Więc tam do tego, powiedzmy, XI wieku, nie wiem, czy on był pomorski, czy połabski. Dlatego właśnie to Połabie jest mi też tak potwornie jakoś bliskie. Tak na takim gruncie osobistym. Takim emocjonalnym. I mamy właśnie dlatego o tym Połabiu, bo mamy Helmolda, który zostawił bardzo wiele informacji wcześniej niż Adama Bremeńskiego, który tworzył gdzieś koło 1070 roku, opisywał Wolin, kulturę społeczną między innymi, tamto słowetne Opulentissima Civitas Sclavorum, czyli największe miasto Słowian w odniesieniu do Wolina. No i archeologia, która gdy tworzy już te systemy, gdy się rozłoży te zabytki, to pokazuje bardzo ciekawy obraz bardzo oryginalnej kultury. Sama archeologia niestety, jak nauki humanistyczne, podlega presji politycznej. No i na tą szkołę taką bardzo etniczną, najpierw Kossiny, wszystko było germańskie, potem Kostrzowskiego wszystko było słowiańskie, potem jak pod 91 wszystko było skandynawskie. Wikingowie nam tutaj zrobili do dzisiaj, no to jest właściwie ten młodsze, takie średnie pozbawione chyba już trochę kompleksów pokolenie weryfikuje te ustalenia. Analizując czasami rzeczy, wydawałoby się tak trywialne, jak pochewki noży, okucia pochewek noży, albo wspaniałe ostrogi, ale które są tak cudownie ozdobione, mają tak bogaty program symboliczny, że one niosą na sobie właściwie całą wizję
słowiańskiego świata. I teraz, mając taki zestaw, mając absolutną pewność, że jest to wytwór zachodniosłowiański w szerokim ujęciu, bo nie wiemy, czy polański, czy nadbałtycki, tego do końca nie wiemy. Pojawia nam się po prostu społeczeństwo, które miało niezwykle dojrzałą, nie tylko strukturę społeczną, ale swoją bardzo konkretną wizję świata. I potrafiło w piękny sposób przedstawić to na przedmiocie. I nagle idzie w gruzy koncepcja tych takich niezbyt udatnych garkolepów, którzy tam, no taka wizja ze starej baśni, tak? Czyli ja, tam oni to tylko psują, my to ganki lepimy. Na marginesie ceramika słowiańska była w tym rejonie Europy najlepsza i w Skandynawii, skandynawska nie mogła się z nią równać. I są całe łopatami, można przerzucać całe warstwy słowiańskiej ceramiki w największych ośrodkach skandynawskich. Po prostu była towarem eksportowym, zarówno jako towar sam w sobie, jak i jako opakowanie dla rzeczy w środku zawartych. No i po prostu chodziło o to, żeby też w tej naszej działalności, czy mojej, chodziło o to, żeby pozbyć się kompleksów. Jest mi równie daleko od zakompleksienia, jak i od megalomanii. Dlatego te wszystkie pierdoły, jakieś wielkich lech, jak te głupoty, oparte o niewiedzy. One wykwitły, tak jak wiele wypaczonych idei, one wykwitły na gruncie, nie chcę, bo to mi się powiąże, nie powiedzieć polityki wstydu, ale to mi się powiąże za bardzo ze współczesnością, a nie chcę tego w ogóle, ale na takim nauczaniu o Słowianach jako prymitywnym jakimś ludzie, w ogóle wyjątkowym, który nawet religii nie stworzył, jedyny na świecie. Na tym etapie rozwoju, bo nie mówimy o jakichś tam społeczeństwach neolitycznych. Gdy odrzucimy te dwie rzeczy, to nagle okazuje się, że nam, bardzo ciekawa kultura, z którą możemy się utożsamiać, miała swoje wady, swoje zalety. Jedne rzeczy robiła oryginalnie, inne kopiowała od sąsiadów, co jest normalne, absolutnie. Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego też powstało kopiując wzorce i tylko dlatego do takiej potęgi doszło. Z drugiej strony, pewne rzeczy nie umieli. Nie ma co udawać, że mieli pismo w VIII wieku przed naszą erą, jeszcze nazywać je runami, skoro ich po prostu nie mieli. I na tym należy budować inną narrację. No nie mieli, bo była kultura oralna, zupełnie inna. W inny sposób przekazywało się, która potrafi być niezwykle trwała. Przez setki albo tysiące lat treści są przekazywane właściwie bez zmian, przez pokolenia. I nie ma co się wstydzić. To profesor Maria Janion. Rzecz, która bardzo istotna, jakoś tak trochę, odbiła się w momencie, gdy się ukazała, już nie pamiętam ile lat temu, niesamowita słowiańszczyzna. Ja tam, jako polonista czytałem. Tak, i tam jest bardzo, właściwie kluczowa myśl, że polska kultura ma takie dwie przywary. Poczucie niższości wobec Zachodu, nieuzasadnione, i równie nieuzasadnione poczucie wyższości wobec Wschodu. No i to mamy gotową receptę na kompleks. A teraz przyznać się do tego, co jest złe, pokochać, nawet niekoniecznie uwielbić, pokochać to, co jest fajne, no to tak samo jak z człowiekiem, nikt nie będzie lepszym Anglikiem niż Anglik, nikt nie będzie lepszym stolarzem niż stolarz. No i dlatego, jak tak na gruncie osobistym, a potem na gruncie społecznym, jak uznamy to, kim jesteśmy, no to może znormalniejemy. Kończąc już, gdzie można Was spotkać na Pomorzu Zachodnim? Na pewno w promediach macie Wszechnicę Triglava, tak. I tam są spotkania, wykłady a propos nowości wydawniczych u Ciebie. Tak, to w promediach regularnie ten cykl. No i nasz nieodstąpiony, proszę, nienastąpiona kupała na zamku. Już nasta edycja, powyżej 15. W tym roku 22-23 czerwca, o ile kalendarz mi się nie przestawił. 22-23 chyba dokładnie, no ale Państwo sobie znajdą, bo to jest po prostu ten weekend, sobota, niedziela, gdzie właściwie cały zamek zajmujemy i tam... No i po prostu żyjemy tą kulturą, od muzyki przez smaki, wszelkie zmysły atakujemy. Nowolin, który jest marką już nie tylko województwa zachodniopomorskiego, ale też Polski, na który zjeżdża i 2500 twórców naprawdę z całego świata. No i pomniejsze imprezy, których nie jestem w stanie wymienić, bo nawet ich nie pamiętam. Ale tak jak wspomniałem na początku, coś się wydarzyło takiego, że w każdej chyba gminie są już mniejsze, większe grupy, które zajmują się tą kulturą. A będzie jeszcze więcej.
bo idą wielkie projekty związane ze Słowianami i jak po skandynawskich, po serialu Wikingowie, Run się zrobił potężny na Wikingów. Miałem kupę maili z Ameryki Południowej, chyba z każdego z tamtejszych krajów. Teraz są grupy, bo to było parę lat temu już ładnych. Teraz są grupy, oni jeżdżą już po świecie, też uczą się walczyć. Zresztą tak będzie niedługo o Słowianach. Dobra, a czego ci życzyć w takim razie? Albo jakie twoje są cele? Szczęścia, no! Szczęścia! Dziękuję, szczęścia. Czyli tak jak wszystkim. Wszystkiego najlepszego, Igorze. Dziękuję. Dzięki za rozmowę. Państwu do zobaczenia.